Cześć, witajcie z tej strony Grid. Dzisiaj ponownie ze Star Citizena. Zostało nam jeszcze troszeczkę misji, w zasadzie nie aż tak dużo. No, zostały nam Racing, Search i Priority. Zastanawiam się, czym jest to Priority, ponieważ jak był event, no to w evencie to wyskakiwało. Nie wiem jak tutaj, zaraz może sobie sprawdzimy i zobaczymy, z czym to się je. Konfiskuj kontrabandę, no brzmi dosyć ciekawie. Myślę, że zaryzykujemy, w sumie dlaczego by nie. Jedyne co mogę stracić, no to wyposażenie, które mam na sobie, nie? Jeżeli tam nie wrócę. Także weźmy sobie tą misję, a co tam? Ale nim w ogóle do niej przejdziemy. Once you have it secured, you're to bring it to the appointed location so we can properly analyze and dispose of it. Not sure exactly what you can expect in terms of hostile resistance, but you should be ready for a fight. The Empire and just to say it, I'm really happy we hired you for this. Where creativity be great to get all the contraband off the creativity. Słyszeliście to? To było coś nowego. Nie spotkałem się jeszcze, żeby misja miała jakiś voiceover, nie? Podłożony. Chyba, że po prostu nigdy nie zwróciłem na to uwagi, ale no raczej nie było, nie? Czegoś takiego. No ale, tak jak powiedziałem, nim zaczniemy z misją, ponieważ pokazałem wam tutaj te podstawowe misje, które można robić. Wiadomo, że im więcej tych misji zrobimy, tym będą one trudniejsze, tym będą one przynosiły nam większe zyski i tak dalej, i tak dalej. Ale przez te wszystkie odcinki, które nagrywałem, zapomniałem wam wspomnieć o jednym, ponieważ to są misje zweryfikowane, czyli można by powiedzieć legalne. Mamy też misje, które są no, na skraju legalności, nie? Jeżeli nas złapią, możemy mieć problemy. I są to misje już znacznie lepiej płatne, ale też znacznie bardziej ryzykowne. Jak widzicie, są zbliżone, ale też są inne. Spotkanie, praca. Tutaj nie będziemy przeglądać, bo to będzie zapewne odpowiedniki misji, które odpowiedniki misji, które robiliśmy jako legalne. Appointment, come see me. Czyli spotkać się z jakimś łebkiem, który może nam zaoferować robotę. Praca. Zdobyć jakieś dane. Wiecie co, no nie chcę tutaj za bardzo na razie na pograniczu prawa działać, więc my sobie będziemy robić misje zweryfikowane, kiedy się poczuję trochę pewniej w Star Citizenie. Zapewne przejdziemy i do nich. No dobra, misję mamy przyjętą. Jak wygląda nasze wyposażenie? Właśnie. Nie wiem, czy wspominałem o tym w poprzednim filmie, czy nie wspominałem, czy tam w którymś z poprzednich filmów. Zarzuciliście mi... Nie, przepraszam. Nie mi. Zarzuciliście Starfieldowi, że wkurzające jest to przenoszenie rzeczy pojedynczo i zakładanie na siebie, że powinno być jakieś menu, które to ułatwi. I słuchajcie, nie wspomniałem o tym, ale jest coś takiego. Jeżeli sobie włączymy to, czyli item port helpers, spokojnie możemy rzeczy po prostu wkładać do tych portów, nie? Nie musimy ich jakby zakładać na siebie, na swoją postać, tylko zakładamy na konkretne porty. Ja tego nie używam, tak jak mówiłem, już przyzwyczaiłem się do zakładania gratów na siebie i tego się trzymam, nie? Ale jeżeli chcecie, jeżeli faktycznie was to na tyle irytuje, no to możecie spokojnie robić to też w taki sposób.
Widzę ciągle wyłączanie inwentory nie działa z X-a, no to zrobimy to manualnie. Welcome to the ASOP vehicle retrieval system. Looking for a good time? Kończył się event, statki do przetestowania też znikły, zostałem także tylko ze swoim. Ale no nie ukrywam, że nie podobały mi się tamte, jakoś tak średnio powiem wam, w nich się czuło. Który to był? Czwarty, nie? Hangar chyba. Jeśli chodzi o samego Star Citizena, słuchajcie, się pojawia coraz więcej informacji. Coś jest na rzeczy, coś się zaczyna dziać więcej. Być może w końcu wpadnie jakiś większy update, czy tam patch, czy jak to tam nazwać. YouTube powoli jest zalewany filmami o tym, jest zalewany informacjami, nie informacjami, przypuszczeniami, to może nas czekać w przyszłości. Nie? Ja się wstrzymuję, nie chcę tutaj spekulować, ponieważ wiadomo, że było tyle obsów, że bez sensu jest, uważam, rzucać słowa na wiatr, nie? Sprawdźmy, czy zatankowałem, bo minęło parę dni od kiedy grałem i... Proszę, widzę farbę, ktoś nam zarysował. Weźmy sobie, naprawmy jeden kredyt, to nie jest jakiś spory wydatek. No i zobaczmy, z czym to misja się jest. Będzie to zapewne misja bojowa, nie? Którą trzeba będzie ogarnąć. Nie wiem, czy będzie trzeba też zabrać faktycznie to cargo. Z opisu wygląda na to, że tak. Także przyda nam się statek tutaj z większą ładownią, przyda nam się na pewno reaktor BIM. Kurde, wylatywanie z hangarów jest zawsze stresujące. Tak, wiem, chyba za każdym razem to powtarzam, ale za każdym razem się tak samo stresuje, nie? Dobrze, teraz musimy tylko wylecieć poza atmosferę i tutaj się wam pochwalę, kompletowałem zestaw pod Star Citizena, czyli mam dwa joje do manewrowania statkiem, mam pedały do manewrowania prędkością tego statku, mam head trackera, który będzie mi umożliwiał rozglądanie się bez używania skrótów klawiszowych. To wszystko fajnie działa. Tylko, że to wszystko sprawdzałem pojedynczo. Tak naprawdę... cholera, wyjąłem podwozie, czy nie? Nie. Tak naprawdę, no... muszę to wszystko podłączyć, skonfigurować. Wtedy będę wam w stanie troszeczkę więcej powiedzieć, jak to wygląda, czy warto, czy nie warto było zainwestować tam parę złotych te rzeczy. Dlaczego nam pokazuje... Kurde, daleko, nie? Tylko zastanawiałem się, czemu nam pokazuje wszystkie te możliwości skoku. I dlaczego mamy dwa miejsca misji? To jest objective. A
tu chyba będziemy musieli odwieźć. Dobra. Chyba się w końcu też nauczyłem, że nie zaznaczamy typowo punktu, do którego chcemy lecieć, tylko zaznaczamy planetę, nie? W pierwszej kolejności. Musimy skakać przez OEMA, także sobie tam polecimy. Wracając właśnie do peryferyjek, nie? Które zakupiłem i na których troszeczkę pograłem. W sumie tutaj może w trakcie lotu nie będę wam marudził, tylko jak to zakończymy, także widzimy się za chwileczkę, jak tam dolecę. Początkowo, wiecie co, rozważałem użycie Joya plus przepustnicy. I joystick do poruszania się, przepustnica do prędkości. Tylko że no, problem jest taki, że jeden joystick nie pokryłby pełnego zakresu ruchów. Wiadomo, że mamy do przodu, do tyłu, w lewo, w prawo, przechylenie się w lewo, przechylenie się w prawo, przechylanie się w przód, w górę, w dół. Dlatego stwierdziłem, że no, opcja tu dwóch joy będzie jednak lepszym wyjściem. Ja chcę do Production Facility lecieć? Nie chcę. Ja chcę lecieć tu. A nie, dobra, tu jest Contraband Drop Off, tutaj jest Production Facility, czyli tak, czyli jednak chcę tu lecieć. Skoro no pełen zakres ruchów tak naprawdę pokryłem właśnie przy pomocy tych dwóch joy, samą prędkość stwierdziłem, że fajnie i wygodnie będzie mieć do tego pedały, żeby tego nie mieszać na przyciskach. Oczywiście dałoby się, nie? Ale mimo wszystko jakoś chciałem tutaj postawić na imersję. I stwierdziłem, że to będzie dobre rozwiązanie, nie? I faktycznie, powiem wam, jest zajebiste, nie? To jest, nie mogę lecieć do Production Facility? Why? Możemy polecieć do TPF-a. Próbujemy się dostać jak najbliżej, nie? Mam nadzieję, że ten TPF jest po tej samej stronie co Production Facility, a nie po drugiej, bo będzie lipa. Także zakres ruchu mam pokryty przy pomocy dwóch joy pedałów. Nie chciałem też musieć jakoś się sięgać do klawiatury w momencie, kiedy będę leciał. Dlatego pomyślałem o head trackerze. I faktycznie head tracker jest dość fajnym rozwiązaniem. Początkowo miałem mały problem z jego skonfigurowaniem, ale koniec końców wyszło to naprawdę całkiem zacnie. Także jak już wszystko będzie skonfigurowane, żeby się rozejrzeć po kabinie, tak jak to teraz robię, no muszę oderwać ręce od póki co jeszcze klawiatury i nacisnąć Z-kę, czy tam wygiąć paluchy trochę, żeby się móc rozejrzeć, nie?
kiedy już ten health tracker będzie podpięty, kiedy będzie wszystko skonfigurowane tak jak będę chciał, wrzućmy sobie może tarczę, co? Bo istnieje ryzyko, że nas tutaj ostrzelają. Będzie podpięty, po prostu każdy mój ruch głową będzie przekładany na ruch w grze. I sprawdzałem, tak jak mówię, działa to naprawdę fajnie. Head Tracker jest produkowany w Polsce przez polskiego producenta. W zasadzie myślę, że może to być nawet jakaś mała firma, czy też pojedyncza osoba, która się tym zajmuje. Ale naprawdę to działa i to działa bardzo dobrze. A kosztuje praktycznie 1/5 tego, co jakieś markowe, nie? Head trackery. Zwolnijmy, żeby się nie rozwalić, bo dość tutaj widzę górzysta planeta, nie chciałbym zahaczyć o coś. Poczekajcie, dobrze skitrali, nie? Co jeszcze o tym zestawie? Wszystko ładnie, pięknie, nie? Ale skonfigurowanie przycisków, skonfigurowanie całej klawiszologii, no to będzie katorga, nie? Myślę, że będę musiał na to 1-2 dni poświęcić, żeby zająć się samym odpowiednim przypisaniem klawiszy. Druga sprawa, większość systemów, bo powiedziałem, że nie chcę sięgać do klawiatury podczas lotu. Większość systemów będę w stanie obsłużyć przy pomocy joysticków. Dają one na tyle dużo przycisków, że te najważniejsze funkcje wykorzystywane podczas lotu po prostu będę miał pod ręką. Niestety wiąże się to też troszeczkę z koniecznością przebudowy stanowiska, ponieważ mam dość nisko biurko, więc żeby w miarę wygodnie korzystać z pedałów, będę musiał albo się od niego odsunąć, albo je trochę podnieść, żeby nie haczyć szkitami, nie? Chodzi o wygodę, nie chodzi o to, żeby się tutaj męczyć grając, tylko żeby było wygodnie, nie? Ergonomia plus jak najbardziej realistyczne odczucia z gry. Całą pewnością, jak już się z tym ogarnę, jak to wszystko popodłączam, dam wam znać, jak się na tym lata. Na razie sobie to testuję na free flightach, na wyścigach i powiem wam, że kwestia tego, jak się pilotuje przy pomocy klawiatury i myszki, pomimo że to nie jest złe, żebyście mnie źle nie zrozumieli, jest to bardzo wygodne i w miarę przyjemne. To jednak przy pomocy Joy, kurna, dwa światy, nie? Pomimo tego, że oczywiście muszę się nauczyć, nie? O tyle razy przywaliłem statkiem w ziemię, że nawet nie pytajcie. Dobra, przyspieszmy jeszcze 50 km, a mi się tu zaraz tematy skończą. Także, jeżeli naprawdę jesteście przekonani do Star Citizena, jeżeli w ogóle symulatory lotu was w miarę kręcą, jak najbardziej warto zainwestować, nie, w taki komplecik. No dobrze, został rzut kamieniem, 30 km. Trochę ryzykuję lecąc na dopalaczu, bo mam problem z jeszcze tutaj kontrolowaniem wysokości, może nawet nie tyle z kontrolowaniem jej, co trzymaniem właściwej, żeby nie przydupczyć o ziemię. Zastanawiam się też, wiecie co, chyba tak zrobimy, bo strzelać to tu raczej nie będziemy. Wzmocnimy sobie troszeczkę tarcze i silniki.
Nie wiem, czy nas tutaj ostrzelają. No, generalnie większość posterunków jakieś tam działka widziałem posiada, jak na nich lądowałem. Mam też jakieś inne statki, cholerka, i to już mi się mniej podoba. Może się okazać, że czeka nas tutaj jeszcze walka w powietrzu. To już by było... O! Zaskakujące, bo znowu jestem przygotowany do walki naziemnej tym razem, nie? Ile około kilkunastu kilometrów jest, nie? 13? 11. Dobra, my jesteśmy póki co dość wysoko, więc nie powinniśmy się martwić. Jesteśmy za nisko. Nie, nie, nie jest źle. Chyba wieczór się zbliża, nie? Bo jakoś tak czerwono się zrobiło. Nie wiem, czy słońce gdzieś zachodzi. No, chyba powoli tak. Cienie się znacznie wydłużyły. Fajnie to wygląda. Widzimy nasz posterunek już. Fajną rzeczą jest, żebyśmy mogli teoretycznie podlecieć przez kanion, nie? Może tak spróbujemy zrobić. Damy radę się tu zakraść. Chyba jesteśmy w zasięgu posterunku. Te okręgi raczej coś muszą znaczyć, nie? Ale patrzcie, nikt do nas nie strzela. Kurde, tego bym chciał mieć, nie? C1 Spirit. Rozważałem właśnie jego kupno. Dobrze, wygląda na to, że chyba możemy w miarę bezpiecznie wylądować. Jako, że mamy tutaj towar do zabrania, zaparkujemy tyłem, nie? Wyłączmy. Nie wiem, czy serwera nie przycięło lekko. Dobra, chyba się pozbierał. Kurde, przyzwyczajenia, nie? Z innej gierki. To jest. Nie wygląda jakoś specjalnie, nie? Zadbanie.
jak wspomniałem, nie mam pojęcia, co tu musimy zrobić. Odebrać jakieś rzeczy. To o to chodzi? Być może, nie? Bo tych paczek tu jest od cholerki. Ale nie widzę przeciwników. Nie wiem. Nie wiem, czy to traktować jako dobry znak, czy jako zły znak. A jeszcze raz źle nacisnę, to się wkurzę, nie? Najgorsze jest to, że nie mamy tutaj znacznika żadnego i spróbujmy wziąć to. Dużo tutaj tych paczek było i... Ciężko mi powiedzieć, czy to je mamy zabrać, nie? Ale je zabierzemy, bo nic innego... O, przesunął mi statek leciutko. Bo nic innego tutaj nie widzę. Troszkę się pogliczowała, ale ogarnęła temat. Wiecie, możliwe jest, że po prostu się tutaj nie zresetowała instancja. To jest broń. Ciekawe, czy możemy ją zabrać, jak myślicie? Sobie tak leży tutaj, no. Nikt nie krzyczy, że to zabieramy, więc weźmy, nie? Jest to jakiś tam dodatkowy zarobek, nie? Moglibyśmy trochę światła włączyć. Nie wiem, czy to czasem od niego się nie oderwało, więc pewnie nie będę mógł sprzedać, jeżeli to jest innego gracza. Ale zobaczymy. Szkoda, że jest zamknięty, nie? Bo chętnie bym go zwiedził sobie. Fajna ta wieżyczka. Ten C1 nie wygląda, jakby miał jakieś twarde lądowanie, więc to niekoniecznie jest jego. A co tutaj mamy? Wirus chyba takim lata, nie?
z otwartą rampą. Tak, wiem, że jestem na private property. Miałem sobie tylko pozwiedzać przecież. Nie no, nie jestem prosiak i tutaj nie będę niczego niszczył. Nie jestem zwolennikiem takich zagrywek, nie? Że ktoś sobie spokojnie biega, a ty... A to chyba wygląda, nie? Jak jakieś prochy albo coś. A Czekajcie, połóżmy to. Czy tu coś jest? Myślałem, że pojemnik, który będę mógł otworzyć, nie? Ciekawe, jak dużo tej kontrabandy musimy przewieźć w ogóle, bo też chyba nie ma żadnej informacji. Fisku i kontrabandę. Cały czas mnie zastanawia tutaj brak przeciwników, ale mówię, możliwe, że po prostu... Możliwe po prostu, że zostali wybici, nie? Tutaj przez poprzednich graczy, a sama instancja jeszcze się nie zresetowała, bo wiem, że może się tak zdarzyć. Dobra, to ja słuchajcie, poprzerzucam tutaj cały syf na statek i wtedy widzimy się, jak skończę. Zobaczymy, czy to było to. Taki szybki break. Zobaczcie, jak macie magazynek, widać w nim, czy są, widać, czy w nim są naboje. Taki ciekawy drobiazg. Ale to oznacza, że jakiś fight tu musiał być, skoro się walają magazynki. To coś tutaj zdecydowanie się musiało dziać. Trzy naboje, dobra, walić to. Zabrałem paczkę z tego jakby tej szafki, nie? Co była. Zobaczymy. Czy to było to. Szafka się zamknęła, więc jest tutaj szansa, że to o to chodziło. Ale pewien nie jestem. Poprzenoszę tak dla pewności wszystko. Być może będziemy mieli zapłacone za każdą z tych paczek. Jeżeli tak, to jest szansa, że wpadnie troszeczkę kasy, nie? Szkoda, bo liczyłem na troszeczkę akcji, nie? Że sobie postrzelamy. No ale... Cóż, nie można mieć wszystkiego. A łatwy zarobek też jak najbardziej się przyda. Ej, chyba jakaś burza przyszła. Słuchajcie, powiedzcie, czy to fajnie nie wygląda. Nieźle, nie? To wygląda. Jak jeszcze troszeczkę by nad tym popracowali, no to by było naprawdę zajebiście. Znaczy, troszeczkę popracowali. No, pracują nad tym cały czas, nie? Szkoda, że żadnych zwłok tutaj nie widzę. Na to, że może chociaż jak na jakieś zwłoki natrafimy i będziemy mogli je zlutować, no ale jak widzicie, zwłoki chyba zostały zabrane wszelkie. A nic to, mam nadzieję, o fuck, że uda nam się chociaż na prochach zarobić, nie? Ktoś sobie poprzynosił do śluzy, czyli zgaduję, że możemy jednak na tym zarobić. Kurczę, nie wiem, czy ktoś wylądował, więc my raczej będziemy spadać. Wiecie, zasada ograniczonego zaufania, nie?
Nie, żebym nie wierzył w to, że ludzie są dobrzy, ale wolę wierzyć w to, że przeżyję. Z drugiej strony, no, jest to pierwsze podejście, więc... najwyżej po prostu... podejdziemy do takiej misji jeszcze raz, nie? Jeżeli okaże się, że faktycznie można tutaj zarobić. Tak, to spróbujmy teraz dolecieć w jednym kawałku na właściwe miejsce. Zwłaszcza, że powoli widzę, mi się tu jedzonko kończy, także jak najbardziej wskazane, żeby się wynosić. Pokazuje mi dwa miejsca, nie? W których mam misję, czyli to pierwsze, gdzie gdzie musiałem zabrać te narkotyki, czyli to ten ośrodek produkcyjny, i miejsce, gdzie powinienem zawieźć. My sobie spróbujemy skoczyć tam. Udało mi się ustawić OEMA ręcznie na mapie. Faktycznie ze skokiem ręcznie może być problem. Ile można zarobić na takiej jednej parsce, nie? Zapewne będę żałował, że odleciałem stamtąd wcześniej, ale no chciałem, wolałem nie ryzykować, nie? Spotkania z innym graczem. By nie patrzeć, no, na chwilę obecną sprawdzamy tylko tą misję, a nie robimy jej w celu zarobkowym. Typowo testowo lecimy. Troszeczkę bym się wkurzył, nie? Jakby się okazało, że koleś mnie po prostu, wiecie, rozwalił. Pierwszy raz jestem przy tego rodzaju stacji. Nie mam pojęcia, gdzie tu są doki do lądowania. Jeszcze chyba troszeczkę za szybko, żeby się prosić o pozwolenie na lądowanie. Wydaje mi się, że tutaj widzę hangar, ale równie dobrze może nas skierować do innego, nie? Proszę proceed to assigned landing bay. No patrzcie, jednak dobrze leciałem. W
pierwszym czy w drugim musimy lądować? W pierwszym, spoko. No i ktoś by mógł pomyśleć, że dobrze ustawiony byłem, nie? Nie wiem, czy nie jest za ciasno troszeczkę. Lądowanie będzie bardzo karkołomne. Ale idealnie udane. Ciekawe jest to, że przed odlotem sobie wciągnąłem batonika, a kurna... Teraz jestem głodny, nie? Najgorzej, jak będziemy musieli to nosić, nie? Może weźmiemy ze sobą, co? Jeden. Teraz się okaże, że musimy zanieść to ręcznie i będzie dupsko, nie? Będę musiał wracać do statku. Troszkę wkurza też to, że nie jest opisana w żaden sposób ta paczka, nie? Ale... Może jakiś błąd, ewentualnie niedopatrzenie, nie? Tak naprawdę poleciliśmy tam po coś i nie wiemy po co. Metrów. Mam nadzieję, że dobrze idziemy. Ale obawiam się, że jednak będziemy musieli skorzystać z windy. Robimy to w ten sposób, chyba będzie najłatwiej. Szukajmy miejsca. Trochę za bardzo zaszalałem. Trzysta metrów, słuchajcie, tak blisko, tak daleko, nie? Welcome. The terminal should sort you right out. Welcome. There are terminals right over there.
A raczej przy hot dogach to kontrabandy nie oddamy. Teoretycznie komodity terminal powinien mi umożliwić odebrać nagrodę, ale nie wydaje mi się, no. Sprawdźmy. Confirmation that you dropped off the contraband. Great work. Crusader Security thanks you for your effort. Again, Officer Van Zandt. Just solid confirmation that you dropped off the contraband. Great work. Crusader Security thanks you for your effort. Wiecie to? Jeden kosztuje 10 tysięcy. Trochę trwało nim znalazłem, nie? Ale w końcu znalazłem. I tak naprawdę możemy... Szkoda, że nie mogę tego w żaden sposób ruszyć, nie? Jeden kosztuje 10 tysięcy, więc jeżeli byśmy wzięli takich 10, to już mamy 100 tysięcy, nie? Kurczę, opłacalny biznes. Trochę to zajęło, nie? Bo myślałem, że będzie jakiś paczkomat czy coś takiego, w którym będziemy musieli to zostawić. Okazuje się, że musimy to zostawić, sprzedać w commodity shopie, nie? Czyli tak naprawdę misja wykonana. Nie mam pojęcia, w którym hangarze mamy nasz statek, nie? To jest najgorsze. Misja wykonana. Zarobione troszeczkę kasy. 40 tysięcy. I to tylko 40 tysięcy przez to, że no tam pojawił się inny gracz i nie chciałem ryzykować, że tutaj nas rozwali. Powiem wam, całkiem niezła misja na zarobienie, nie? Paru kredytów. Your vehicle has been delivered to the following location. Please visit us again.
Także musimy zabrać ze sobą ziółka. Im więcej, tym lepiej. W którym w jedynce, nie? Byliśmy. Obrzucać się na swój statek i wtedy sprzedać. Ale wiecie co? Jeszcze jedną rzecz chciałbym sprawdzić. W sumie dobrze, że tą paczkę zabraliśmy ze sobą. Czy musimy mieć misję? Ej, ale to wygląda, jakby ta misja cały czas była aktywna, nie? Czyli chyba ona nam nie wygasa. Czekajcie, rzućmy sobie okiem na kontrakty. Słuchajcie, fajna sprawa, bo wychodzi na to, że możemy to robić tak naprawdę bez końca, nie? Jest to niezły sposób na zarobienie. Dobra, ja się tutaj wyposażę trochę w jedzonko i pićko. I spróbuję sobie tutaj parę dolców zarobić. Na szybko. A co jest? Winda nie chce przyjechać. Parę dolców na szybko. 100 paczek myślę, że ogarniemy bez większego problemu z tego facility. Jeżeli ogarniemy te 100 paczek, każda po 10 tysięcy. Kurde, bańka w suchym, nie? Daje bioza. Tylko, że właśnie chyba serwer się wysypał. Cóż, jeżeli się wysypał, to się wysypał. Sprawdzimy, czy będę mógł... O, patrzcie, ruszyło. Coś mocno zlagował serwer. Nie wiem, czy bezpiecznie jest grać dalej. Ale mimo wszystko spróbuję, nie? To jest za duży pieniądz, żeby to odpuścić. W każdym razie. Misja z priority, gdzie musimy przechwycić kontrabandę i odwieźć je w konkretne miejsce. No, cholernie ładny zarobek. Z każdej zabranej paczki mamy 10 tysięcy na czysto, nie? Także, żeby się szybko dorobić, jak najbardziej polecam. A teraz żegnam się z wami. Trzymajcie się. I do zobaczenia pośród gwiazd.